Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Zero, zero na 64. Zgłaszam się. Będziemy zatrzymywać do kontroli pojazdu. Przyjął. W przyszłości też chciałbym zostać policjantem. Jednak aby mógł tego dokonać, potrzebna jest mi dobra i rzetelna szkoła. Takie możliwości daje mi Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Jeśli tak jak ja chcesz spełnić swoje marzenia, zapisz się do klasy o profilu policyjnym. Zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie imienia Wincentego Witosa, mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 17. W sprawie naboru informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 74 13 364. Piątek, 12 marca, Krzysztof Belicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o pożarze w Bolkowie. A nie będziemy mieli pracy, trudno się mówi. Unieważnieniu przetargu na budowę bloku operacyjnego oraz o otwarciu nowego gabinetu psychoonkologicznego. 15 jednostek Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej z niemal całego województwa dolnośląskiego przez całą noc gasiło pożar, który wybuchł w zakładzie przetwórstwa drzewnego w Bolkowie. Właściciele stracili dorobek swojego życia, wielu pracowników straci pracę. Pożar został zauważony 20 minut po północy w czwartek. Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy z Bolkowa. Ich siły okazały się jednak niewystarczające. Konieczna była pomoc innych jednostek. Na teren akcji zadysponowane zostały zastępy straży pożarnej z ościennych powiatów. Około 15 jednostek z terenu powiatu jaworskiego, jak również z powiatów ościennych. Świebodzice, to jest jednostka ze Świdnicy, Kamienna Góra, Jelenia Góra. Według strażaków czwartkowe zdarzenie było jednym z większych, które do tej pory miały miejsce na terenie powiatu jaworskiego. Obiekt został całkowicie zniszczony. Spaleniu uległy m.in. maszyny oraz wyroby. Spaleniu uległo praktycznie doszczętnie cała stolarnia, prawdopodobnie z lakiernią. Zdołaliśmy tylko uratować dwa pomieszczenia suszarni oraz poskładane tarcice drzewa. W trakcie akcji gaśniczej wystąpiły problemy w dostarczaniu wody. Dlatego niezbędne było zadysponowanie cystern wożących wodę z innych części miasta. No, większych problemów nie było, natomiast w początkowej fazie akcji, kiedy tych jednostek było stosunkowo niewiele, wystąpiły niewielkie problemy z dostarczeniem wody. Natomiast w miarę systematycznego przyjeżdżania kolejnych zastępów do zdarzenia utrzymywaliśmy odpowiedni poziom środka gaśniczego. Pożar zakładu dla wielu bolkowskich rodzin jest tragedią. Pracownicy spalonej przetwórni najprawdopodobniej stracą pracę. W niektórych przypadkach było to jedyne źródło utrzymania rodziny. Tragedia ludzka. Nie będziemy mieli pracy. Trudno się mówi. Będziecie prosić burmistrza o pomoc? Bardzo chętnie, żeby tylko pomogli, bo bardzo dużo ludzi straciło pracę. Nie będziemy mieli za co utrzymać naszych rodzin. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nieoficjalnie mówi się o tym, że mogło być to zwarcie w instalacji. Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją zadeklarował, że przedsiębiorca zostanie zwolniony z podatków miejscowych w roku 2010. Przetarg na budowę nowego bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze został unieważniony z przyczyn formalnych. Według zarządu szpitala w ofertach składanych przez firmy budowlane wystąpiło zbyt wiele błędów. Do przetargu swoje oferty zgłosiło 8 firm z całej Polski. Zadeklarowane kwoty wahały się od 5 do 6 milionów złotych. Najtańszą z nich okazała się oferta złożona przez przedsiębiorstwo z Jawora. Jedna z firm dała cenę poniżej jakby kosztorysu i to nas bardzo cieszyło, ale niestety popełniła bardzo duże błędy formalne i z tego powodu komisja przetargowa musiała odrzucić ten projekt.
Według starosty Leszka Jaśnikowskiego w ciągu najbliższych kilku dni powinien zostać ogłoszony nowy przetarg na realizację inwestycji. Wszystkie samorządy, które zadeklarowały swój wkład finansowy w to przedsięwzięcie, już niebawem powinny rozpocząć przekazywanie pieniędzy. My zamierzaliśmy i chcemy przekazać te pieniądze, które są z powiatu kajnogórskiego. W tej chwili z prezesem Królem uzgodniliśmy transze, które ewentualnie będą przechodziły do szpitala. I pierwsza transza do 21 marca to jest 100 tysięcy złotych, następne do 30 kwietnia 2010 roku 31 i do października następna kwota 311 tysięcy. I to spowoduje, że będziemy mieć spójność, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. A oprócz tego musimy te pieniądze, które zostały przyjęte tak zwanymi uchwałami intencyjnymi przez pozostałe samorządy, w jakiś sposób uruchomić. Budowa bloku operacyjnego przy kamiennogórskim PCZ-cie jest priorytetem postawionym przez Radę i Zarząd Powiatu obecnej kadencji. Chorzy na raka pacjenci i ich bliscy z kamiennogórskiego szpitala będą mogli skorzystać z pomocy psychologów i wolontariuszy w nowo otwartym gabinecie psychoonkologicznym. Gabinet został otwarty w środę. Specjalnie wyszkoleni wolontariusze z pomocą terapeuty będą wspierać osoby z nowotworem. Cała inwestycja jest efektem współpracy Stowarzyszenia Wspierania Psychoonkologii Życie z działającą od niedawna poradnią psychoonkologiczną w Kamiennej Górze, której pomysłodawcą i założycielem jest kamiennogórzanka Inka Wexler. Serdecznie Państwa witam na dzisiejszej uroczystości otwarcia gabinetu psychoonkologicznego. Jest on pierwszym, można powiedzieć, ale twórczym owocem znakomicie układającej się współpracy między Stowarzyszeniem Wspierania Psychoonkologii Życie a poradnią psychoonkologiczną. Wszystkie koszty pokryte zostały przez sponsorów poradni i stowarzyszenie. Remont i wyposażenie udostępnionego przez PCZ pomieszczenia kosztowało ponad 10 tysięcy złotych. Chciałem serdecznie podziękować darczyńcom, dzięki którym nasz gabinet powstał, ponieważ gdyby nie Państwo, którzy są o otwartych sercach i są wrażliwi na ludzką chorobę, na ludzką krzywdę, naprawdę tego gabinetu nie mielibyśmy. Gabinet w znaczny sposób ułatwi pracę terapeuci i wolontariuszom działającym w poradni. Do tej pory musieli rozmawiać z pacjentami chorymi onkologicznie w szpitalnych salach. Teraz będą mogli spokojnie spotkać się w nowym pomieszczeniu. Do tej pory jesteśmy przy łóżkach pacjentów. Nie powiem, bo bardzo świetnie nam się układa współpraca z całym personelem medycznym. To są przypadki szczególnie ciężkie. Możemy liczyć na udostępnienie innych pomieszczeń gabinetu w każdej chwili. No ale mówię, jest ta intymność w tym gabinecie. Intymność potrzebna człowiekowi choremu na chorobę nowotworową. Wiem to dokładnie, tym bardziej, że byłam sama chora na chorobę nowotworową, więc ta intymność jest bardzo potrzebna, a tu są do tego warunki idealne. Idea powstania gabinetu zrodziła się już jakiś czas temu z konieczności dostępu do takiego miejsca na terenie szpitala. Pacjenci i ich bliscy będą mogli w takich bezpiecznych dla siebie warunkach, czyli z zachowaniem i zasady tajemnicy lekarskiej i atmosfery, która będzie sprzyjać i szczerości i zaufaniu, porozmawiać o tym, co stanowi o ich cierpieniu w związku z chorobą, nie tylko chorobą nowotworową, generalnie z chorobą ciężką, chorobą poważną, chorobą źle rokującą. Wszyscy wolontariusze współdziałający z poradnią przeszli specjalistyczne szkolenie prowadzone przez Inkę Wexler. Wolontariusze dorośli uczestniczyli w 24-godzinnym szkoleniu, które nosiło tytuł Psychologiczne podstawy pierwszego kontaktu z pacjentem onkologicznym i z osobą wspierającą, przy czym naturalnie te wszystkie zasady, które obowiązują podczas takiego kontaktu, dotyczą także innych osób chorych. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałek. Do zobaczenia.